siadaj bracie, dalej już, to jest dzielny superbus. W drogę ruszaj z nami, sami chary, każdy z nas, na przygodę, dobry czas, wszystkich zapraszamy. Dzielne busy, czy to słońce, czy to deszcz, dzielnym busem jedziesz bracie. Autobusy rosnący sami. Na swej porannej trasie Sami spotkał Rogera. Witaj, Roger. Witaj, Sami. Jadę do tunelu. Jakiego tunelu? Na lotnisko. Przejadę przez niego jako pierwszy. Fajnie. O, jedzie pociąg. Spójrz na tych wszystkich pasażerów. Chciałbym, ale to ogrodzenie jest dla mnie za wysokie. Powinni cię nazwać minibusem. Cześć, mały. Minibus. Nie jestem aż tak mały, prawda? Przez resztę dnia wszystko przypominało mu o jego małej wysokości. Nie widział pływających dzieci, bo żywopłot był zbyt wysoki. Nie mógł zajrzeć do klasy, bo nie dosięgał do okna. Wszystko wydawało mu się wyższe, a on samemu sobie niższy. W zajezdni wpadł jednak na pomysł. Jeśli bardzo mocno napompuję koła, to będę wyższy. Powinno wystarczyć. Jedziemy! Ale nie wystarczyło. Sami wymyślił coś innego. Jeżdżąc na tylnych kołach, jestem większy. Niestety, w ten sposób nie mógł zabrać nikogo z przystanku. Co mu się stało? Próbował nawet jeździć na dachu kolina. Wszystko stąd widzę. Ale nie mógł przecież tak jeździć. Nie możesz tam zostać Sami. Zrozumiał, że co by nie zrobił, i tak nie mógł urosnąć. Nigdy nie będę wyższy i nic na to nie poradzę. Nagle nadjechała Penny. Dobrze, że cię znalazłam. Potrzebujemy cię, tylko ty możesz nam pomóc. Jedziemy. Roger utknął w nowym tunelu prowadzącym na lotnisko. Tak, to ja. My jesteśmy albo za grubi, albo za wysocy. Zaraz, kogo nazywasz grubym? Dobrze, dobrze, nie kłóćmy się. Pomożesz nam Sami? Cofnijcie się, spróbuję. Uważaj, Sami. Jesteś tam, Roger? Halo, Roger! Niestety tak, Sami. Nie mogę się ruszyć. Nie martw się, zaraz cię wyciągnę. Okazało się, że bycie najmniejszym z autobusów było dużą zaletą. Świetnie, Sami. Uda ci się. W końcu udało mu się wypchnąć Rogera. Tunel nie został chyba jeszcze ukończony. Na szczęście dzięki Samiemu wszystko dobrze się skończyło. Jedziemy, przyjaciele? W drodze powrotnej Sami zrozumiał, że czasem nawet mały autobus może zrobić coś wielkiego. Trochę dziś urosłeś. I wiecie co? Sami rzeczywiście poczuł się wyższy. Dzielne busy, Sami, Harry, Susan, reszta też. Dzielnym busem możesz jechać dokąd chcesz. Wersja polska na zlecenie Charisma Entertainment Group, Studio Eurocom.
Tekst Michał Użykowski. Czytał Cezary Kwieciński.